według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku na gruźlicę zachorowuje około 10 milionów osób. I około 30% pozostaje niewykryta, nie dostaje leczenia. Ale to chodzi o sytuację globalną. W 47 krajach świata sytuacja epidemiologiczna gruźlicy jest bardzo dobra i zapadalność jest mniejsza niż 10 na 100 tysięcy. I takie kraje można nazwać krajami, które zbliżają się do eliminacji gruźlicy. Są oczywiście kraje, gdzie zapadalność to kilkaset przypadków na 100 tysięcy. Problemem jest nie tylko liczba zachorowań, ale fakt, że szerzy się gruźlica wielolekooporna. Jest około 500 000 nowych przypadków na świecie gruźlicy wywołanej przez prątki oporne na główne leki przeciwprątkowe. W Polsce, zobaczmy jak było wcześniej, w 1957 roku, kiedy wprowadzony został taki systemowy rejestr zachorowań na gruźlicę, stwierdzono 82 tysiące zachorowań. I była wielka zapadalność ogólna, 290, i bardzo duża u osób w wieku 20-44 lata, 370 przypadków na 100 tysięcy osób. No i z każdym rokiem sytuacja poprawiała się, także w 2021 roku stwierdzono 3704 zachorowania, a zapadalność wyniosła 9,7. Także jeżeli chodzi o gruźlicę wielolekooporną, to ona nie była w Polsce problemem. I jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to byliśmy w tej dziesiątce krajów o najmniejszym odsetku zachorowań na gruźlicę wielolekooporną wśród ogółu chorych na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie i ze znanymi wynikami lekowrażliwości. Także no, jest to problem, ale no, w większości krajów uprzemysłowionych problem zmniejszający się. No ale nadal chorzy na gruźlicę są.